Na studiach nie przyznawałeś się do tego, że jesteś Ślązakiem, wstydziłeś się Śląska. Tak było. Tak było. Przez jakiś moment, może nie za długi, ale tak było. Uważałem, że Ślązacy są prymitywni, mówią dziwnym językiem. Ten akcent można było czuć w tym, jak się posługiwałem tą piękną polszczyzną i używałem Szekspira do tego, żeby wyrazić swoje emocje czy naszych romantyków. To jednak akcent był słychać. No a koledzy niektórzy dawali mi do zrozumienia, że bycie Ślązakiem to być jakimś gorszym. W związku z tym wpadałem w kompleksy, ale wyleczył mnie z tego mój przyjaciel Arek Jakubik, który urodził się w Strzelcach Opolskich, czyli de facto na Śląsku Opolskim, ale tak naprawdę z tym Śląskim nie miał nigdy nic wspólnego, ponieważ jego rodzina pochodziła ze wschodu i w pewnym momencie mówi: człowieku, to wszystko, o co ja walczę, czyli mieć jakieś korzenie, być skądś, to ty to masz i to jest twój gigantyczny kapitał. Jest cudotwórcą. Dokonał tak niesamowitej zmiany w Teatrze Śląskim, że właściwie my, komentatorzy życia kulturalnego, nie możemy się temu nadziwić. Jest to artysta absolutnie wybitny. Robert Talarczyk to aktor i reżyser. W 1992 roku ukończył Państwową Wyższą Szkołę Teatralną we Wrocławiu, a aktorski debiut miał w Chorzowskim Teatrze Rozrywki, z którym związany był przez 13 lat. Pod tym pozorem takiej jowialności kryje się bardzo wrażliwy i delikatny artysta, a tym samym człowiek. Robert Talarczyk jest czynnym aktorem i do dziś występuje na deskach teatru i na ekranie. Ale dzięki znajomości sztuki aktorstwa oraz umiejętności zarządzania jest także reżyserem. Rozkwitają aktorzy w zupełnie jakichś nowych wcieleniach. Ci, których znaliśmy przez lata, nagle okazują się pełni ekspresji, nagle pokazują nam zupełnie inne oblicza i fruwają po Polsce, grają w różnych teatrach, grają w filmach i są w tej chwili naprawdę gwiazdami. Jest przede wszystkim bardzo spokojnym człowiekiem, nie nerwowym, nie histerycznym. Człowiekiem, który stara się zawsze pomóc i zawsze podchodzi do rzeczy z takim spokojem. Na pewno się uda, na pewno będzie dobrze. I ten brak nerwów i pośpiechu powoduje, że rzeczywiście się udaje. W 2005 roku został dyrektorem Teatru Polskiego w Bielsku-Białej, a 8 lat później stanął na czele Teatru Śląskiego imienia Stanisława Wyspiańskiego. Otworzył ten Teatr Śląski na język śląski, dał mu regionalną, śląską, prawdziwą tożsamość, opowiadając różne spektakle, od takich normalnych, średnich, po takie, które wzbiły się na wyżyny adaptacji i reżyserii. Zaprosił do współpracy znakomitych reżyserów: Maję Kleczewską, Annę Augustynowicz, Jacka Głąba, Remigiusza Brzyka i oni poczuli się tu chyba świetnie, bo spektakle, które robią, które tu reżyserują, odnoszą wielkie sukcesy. W trakcie działalności otrzymał liczne nagrody, a krytycy nie szczędzą wyrazów uznania dla sztuk, które tworzy. Udowadnia, że jest wszechstronnie uzdolniony. Aktor, reżyser, dyrektor. Jednym słowem, Robert Talarczyk. Pochodzi z normalnej, prostej rodziny, dla której praca jest najważniejsza, więc on idzie do teatru jak na szychtę do kopalni. On po prostu idzie do roboty i robi swoje. Jechałeś na egzamin do szkoły teatralnej, a mama poszła do kościoła modlić się, żebyś się nie dostał. Nie do końca. Za drugim razem mama poszła do kościoła, jak po śląsku się ładnie mówi, rzykać, żebym się dostał. Za pierwszym razem, kiedy powiedziałem w domu, że chcę zdawać do szkoły teatralnej, to wtedy mama poszła faktycznie do kościoła, żeby poprosić wyższą instancję, żeby się nie udało po
to nie jest mądry zawód. Przez ten rok zmieniła zdanie. Zmieniła zdanie, bo widziała moją determinację, ale tak czasem myślę, że chciałbym, żeby jej się, tak czasem, no, żeby jej się za pierwszym razem udało może. Wyszło jak wyszło. Skąd się wzięły te marzenia o byciu na scenie? Zawsze miałem taką potrzebę w jakiś sposób wyrażania siebie. Aktorstwo wtedy, kiedy stawałem do szkoły teatralnej, wydawało mi się, że jest jakimś sposobem kreacji. Potem się to zmieniło w moim myśleniu, dlatego zacząłem reżyserować, pisać, ale już gdzieś w liceum zacząłem pisać właśnie jakieś opowiadania science fiction, jakieś takie rzeczy gdzieś do szuflady, o których głośno nie mówiłem. I myślę, że to aktorstwo było jednym z elementów potrzeby kreacji, próby sprzedaży własnego siebie na zewnątrz. Zrobiliśmy jakiś w liceum spektakl amatorski z moją profesorką, już niestety nie żyjącą, Marią Pitner, gdzie na lekcji języka polskiego każdy prezentował swoje chęci i zamierzenia, bardzo często nieudolne. No, myśmy z kolegą Maćkiem Nogieciem, który był przez lata szefem takiego ofowego teatru Gry i Ludzie, zrobili spektakl na podstawie tekstu Zabicie ciotki Andrzeja Bursy. On to reżyserował, ja w tym grałem. No i tu pomyślałem sobie, że to może jest coś, co sprawi, że będę mógł jakoś kreować siebie w ogólnej, że tak powiem, rzeczywistości. No i stąd to aktorstwo się pojawiło. Dzisiaj o sobie jak myślisz? Bo już powiedziałeś, że robisz bardzo wiele rzeczy. Jesteś aktorem, reżyserem, dyrektorem teatru. Był taki czas, kiedy piosenka bardzo zaprzątała twoje życie. Myślałeś, że nią można bardzo dużo wyrazić, więcej? No tak, zawsze uważałem, że za pomocą piosenki można bardzo często więcej wyrazić, tak jak mówisz, niż za pomocą na przykład jakiegoś długiego monologu, bo piosenka jest skondensowana, do tego dochodzi muzyka, która już stwarza pewien walor taki i estetyczny, i pewnego przekazu intensywnego, emocjonalnego. Dokładając do tego dobre wykonanie i świetny tekst, no można parę spraw pozałatwiać w sensie emocjonalnym, no ale jednak teatr i film, w sensie jakiegoś tworzywa, produkcji takiego wydarzenia, które trwa 2-3 godziny, jeżeli myślimy o teatrze, czy film, no daje więcej jednak możliwości. Natomiast piosenka jako taki strzałek, jako kondensacja w jednym momencie 3-4 minutowym, to jest coś niezwykłego. No ale jednak dla mnie istotniejsze jest właśnie poruszanie się w obrębie słowa. W obrębie ale słowa, nie odpowiedziałeś tak mi na pytanie, kim się dzisiaj czujesz? Szczerze mówiąc, nie zadaję sobie takiego pytania, natomiast wciąż interesuje mnie to, co interesowało mnie 30 lat temu, czyli kreacja pewnego świata. I jeżeli ta kreacja zdarza się w obrębie bycia reżyserem albo w obrębie bycia dyrektorem teatru, aktorem najmniej, czy w obrębie jakichś prac literackich, no to wtedy mogę powiedzieć, że nadal uważam siebie za kogoś, kto jakąś kreację tworzy. Nie wiem, czy nazywanie kreatorem to jest zbyt górnolotne albo bufoniaste, ale tak siebie chcę widzieć. Nie chcę siebie ograniczać do bycia czy aktorem, czy reżyserem, czy adaptatorem tekstów, czy autorem tekstów piosenek i tak dalej. To ja się szybko nudzę. To jak łączysz te role? Nie łączę. Ale one czasami są połączone, one czasami nie są osobne. Oczywiście to jest żart, natomiast niestety żadnej z tych rzeczy nie robię dobrze do końca, ani żadnej z tych rzeczy nie oddałem się w pełni, żeby móc szukać mistrzostwa w jednej dziedzinie. Dlatego dla mnie jest istotne samo stwarzanie, dzianie się, przygoda, podróż. Dlatego używam różnych form do tego, tak jak mówisz, nie wiem, teksty piosenek, czy wykonywanie tych piosenek kiedyś przed laty, czy tworzenie tekstów na podstawie innych tekstów, żeby zobaczyć, jak świat stworzony na przykład przez Kazimierza Kuca w Piątej Stronie Świata działa w mojej rzeczywistości. Sam jestem też Ślązakiem jak i Gon, więc to gdzieś na styku różnych rzeczy powstaje jakaś inna, mam nadzieję, że wartość. Zaczęliśmy od ukrywania śląskości w młodych latach, a dzisiaj jest odwrotnie. Dzisiaj tą śląskość niesiesz na sztandarach. Niektórzy mówią o tym, padło już tutaj to nazwisko, że chcesz być kucem teatru. Nie, nie, nie. Kuc jest kucem, ja jestem z sobą. Oczywiście kuc jest w jakimś sensie moim mentorem, nawet nie mistrzem, bo nie mam mistrza, bo uważam, że każdy powinien podążać swoją drogą w zależności od tego, jakie ma umiejętności i ten właśnie talent, talencik, czy coś, co mi się wydaje, że jest talentem, ale powinien podążać własną drogą. I Kuc jest moim mentorem w sensie takim, że właśnie
On też próbował bardzo wielu rzeczy. Przecież w późnym wieku napisał genialną książkę, którą właśnie miałem przyjemność zaadoptować. I okazało, że jest jednym z najwybitniejszych pisarzy w tym kraju ostatnich 20-30 lat. Więc myślę sobie, że próbowanie siebie w różnych sytuacjach, w moim przypadku artystycznych, jest najfajniejsze. Natomiast jeżeli chodzi o śląskość, no ja już też oczywiście tą śląskością jestem trochę zmęczony, bo trąbię o nią, przepraszam za kolokwializm, od wielu lat i przestałem się jej wstydzić i teraz po prostu taki jestem pozytywistyczny w tej śląskości. Ten Śląsk krok, jest ci potrzebny do opowiadania historii, czy może jest tak, że on jest kostiumem dla uniwersalnych opowieści? Tak było w przypadku Dracha, że Śląsk był tylko kostiumem do opowiedzenia historii o naszym fatalizmie, o tym, jakie błędy powtarzamy i nasze dzieci, a nasi dziadkowie robią to samo, a ten kostium śląskości był dla mnie interesujący, no bo go rozumiem najlepiej, ale gdybym był Indianinem na przykład, nie wiem, z Ameryki Południowej, to pewnie byśmy zrobili spektakl, który się dzieje gdzieś właśnie w takiej przestrzeni, a nie innej. Natomiast próbuję też ten Śląsk rozmontować, bo ciągle marzę o jakiejś współczesnej historii związanej ze Śląskiem, która by ten mit, któryśmy sami tu stworzyli, również przecież przyczyniłaś się do tego wielokrotnie, żeby go trochę zdemontować, żebyśmy spojrzeli na siebie, na Śląsk, śląskość z innej perspektywy, nieco krytycznej, ale przede wszystkim współczesnej, bo myślę, że taka historia nam jest potrzebna dzisiaj. Jeszcze nikogo takiego nie znalazłem, w sobie też nie mam tyle siły, żeby taką historię opowiedzieć, ale czekam. Przez długi czas jednak tę mitologię tworzyłeś. Uważałeś, że każda wspólnota takiej mitologii potrzebuje. Dzisiaj mówisz o pewnym rozmontowywaniu, czyli tworzeniu takiej nowoczesnej mitologii Śląska. Oczywiście, no bo zawsze coś, co jest nowe, po jakimś czasie, jeżeli zostaje oczywiście, bo czasem nic z tego nie zostaje, gdzieś ulatuje w powietrze, ale jeżeli zostaje, no to obrasta jakimś mchem legend i staje się kolejnym mitem, więc wydaje mi się, że udało się po latach stworzyć pewien taki mit teatralny, począwszy od Holonka. Holonek teraz będzie miał w tym roku 16 lat, więc to już jest naprawdę kawał czasu, poprzez Piątą Stronę, poprzez Czarny Ogród, ale też Polterabend, który się pojawił wcześniej w reżyserii Tadeusza Bradeckiego, kiedy jeszcze nie byłem dyrektorem Teatru Śląskiego. Więc myślę, że zrobiliśmy trochę tych spektakli śląskich, no opowiadaliśmy trochę o tej śląskości, tylko to jest taka śląskość, powiedzmy, zmurszała. Śląskość, która opowiada o pięknych, cudownych ludziach, którzy tęsknie na przykład spozierali za Polską, a potem tą Polską byli rozczarowani, którzy kochali ziomków wokół siebie, do których rodzina była najważniejsza, praca i tak dalej, i tak dalej. No ale teraz myślę sobie, że ci nowi Ślązacy, którzy się utożsamiają ze Śląskiem, chcą w inny sposób na ten Śląsk spoglądać i dlatego mówię, że tęsknię, spozieram za nową opowieścią, która by opisała ten Śląsk na nowo, a potem oczywiście stworzyłaby się kolejna ideologia, kolejna, ale Śląsk w sensie artystycznym by żył w nas i w tych ludziach, którzy przyjdą po nas. Wspomniałeś tutaj Holonka. Była część takich ról, które przyjmowałeś po to, by psuć Ślązakom humor i Holonek właśnie był taką rolą, podobnie jak twoja rola w Twarzy Szumowskiej. No tak, no to są takie prowokacje, których mało wyszło. Których właśnie mało wychodzi. Tak było szczególnie z Holonkiem, którego stworzyliśmy po to, żeby pokazać Ślązakom, słuchajcie, ej, wy nie jesteście tacy fajni, mili i sympatyczni. No tylko, no to zresztą napisał Janosz, to nie my byliśmy pierwsi, my tylko adaptowaliśmy to, co napisał Janosz. Opowieść o Ślązakach z perspektywy żaby, którzy są interesowni, którzy robią podłe rzeczy, którzy nie są czyści, jaśni, tylko są po prostu brudnymi, ciemnymi ludźmi, ale się okazało, że ten przekaz sentymentalny i ta chęć stworzenia mitologii, ale nie z naszej strony nawet, tylko ze strony widzów. Publiczności. Tak, publiczności, która chciała zobaczyć te ciotki, ujki po prostu przy tym byfyju, jest tak silna, że oni siedzieli i
Mniej interesujące dla nich było to, że ci ludzie robią podłe czyny, ale to, że ci aktorzy są tak autentyczni na scenie i się okazuje, że wtedy dla nich, że są z tego samego plemienia, że po prostu siedzą Indianery z jednej strony, patrzą na Indianerów z drugiej strony i ten sentymentalny element był tak silny, że on często przykrywał te krytyczne wszystkie teksty, które tam się pojawiały. Pracujesz z zespołem, który w zasadzie w całości wychował się poza Śląskiem. Zapraszasz do swojego teatru wielkie gwiazdy reżyserii teatralnej. Podpowiadasz śląskie tematy. Jak według ciebie wypada ta konfrontacja? Zawsze, kiedy się spotykam z reżyserem czy reżyserką, którego zapraszam do współpracy, opowiadam mu śląsku, żeby wiedzieli, w jakim miejscu są, że to nie jest teatr, który jest, nie wiem, w Gdańsku, Kaliszu, w Krakowie, tylko jest tu na Śląsku, w Katowicach. I nie, broń Boże, nie mówię im, że teraz mają zrobić Teatr Śląski, ale jeżeli ich ten temat by zainteresował, to oczywiście mówię, gdzie są jakieś przeszkody, miny i tak dalej, albo że to już przerobiliśmy. No i z reguły jest tak, że oni oczywiście przychodzą ze swoimi propozycjami, ale czasem jest tak, jak w przypadku Jacka Głąba, że go zainteresowałem Czarnym Ogrodem i zrobił adaptację Czarnego Ogrodu. Mnie też zależało na tym, żeby ktoś taki jak Jacek, który się porusza w lokalnym, żeby zainteresował się śląskim tematem. Dzisiaj nie myślisz optymistycznie o Śląsku. Ja znalazłam takie zdanie. To miejsce dało mi start i punkt odniesienia, ale coraz to bardziej ciągnie mnie w dół. To są takie prowokacje, które ja uskuteczniam, żeby sprawić, żeby nagle ktoś przyszedł i powiedział: dobra, to ja ci teraz udowodnię, że ten Śląsk żyje. Że nie masz racji. Że nie mam racji, tak? Bo chciałbym nie mieć racji. No ale to Kłódz też o tym mówił. No, to wiadomo, on wyjechał z tego Śląska z różnych powodów w latach 80. po stanie wojennym, bo czuł się rozczarowany Śląskiem. Czuł się przede wszystkim rozczarowany tym, jak ludzie stąd go potraktowali. Że nie dostał wsparcia, nie dostał backgroundu. Ja takiego wrażenia nie mam. Ja czuję, że im więcej o Śląsku opowiadam, im więcej o Śląsku robię, to mam większą siłę też ludzi wokół, którzy są ze mną. Natomiast no, potrzebuję, ja jestem fighter, no. ja się lubię boksować, mierzyć. Bić, mierzyć. No i dlatego potrzebuję teraz kogoś, kto stanąłby naprzeciwko mnie i powiedział: to ja ci udowodnię, że to wszystko, co zrobiłeś o Śląsku, to jest złe, niedobre albo nieprawdziwe i teraz ja ci pokażę, jak ten Śląsk powinien w teatrze wyglądać. Dlatego często robię tak, że samego siebie naprzeciw stawiam i się boksuję. I bolejesz nad tym, że nie potrafimy promować tego miejsca poprzez wielokulturowy potencjał. Mhm. Mówisz, że Śląsk to nie tylko efektowna architektura, którą pokazujesz gościom i nie tylko menu po śląsku. To no, jeszcze coś więcej. Tego mi brakuje właśnie troszkę, żebyśmy wszyscy, ale to jest mój apel i do ciebie i do ludzi, którzy są stąd, a mają jakieś możliwości, no umiejętnościach to już nie mówię, ale mają takie możliwości, żeby Śląsk promować na zewnątrz, żeby się tego nie wstydzić i pokazywać, że to jest fenomenalne, fantastyczne miejsce, które daje strasznie dużo możliwości i takich właśnie wielokulturowych, ale również możliwości dla ludzi, którzy przyjeżdżają z zewnątrz, w sensie tak jak mówimy, i architektury, ale pewnej też mentalności, która jest inna. Myśmy nawet wymyślili coś takiego, żeby ogłosić konkurs na Super Ślązaka, nie? I że Super Ślązakiem może tak naprawdę zostać każdy, żeby już to odium, że ktoś musi mieć babkę przynajmniej stąd. Nie, że można być Ślązakiem, bo na przykład Ślązak ma... Bo tak ma, się czujesz. Bo tak się czuję i Ślązak ma wiele fajnych cech i zostaje się Ślązakiem na przykład, bo nie wiem, bo fajnie jest być Ślązakiem, bo właśnie to jest fajna architektura, można pogadać o historii Niemiec, Czech, Polski w jednym miejscu, że Austro-Węgrzy to na przykład byli fajni ludzie, których już nie ma i stworzyć taki top na przykład Ślązaków, którzy uznają się za Ślązaków, a nie są stąd. Bo uważają, że tu jest kilka fajnych cech, fajnych miejsc, które można promować. O tym mówię, myśląc o promocji Śląska. Masz taki swój kodeks wewnętrzny, twórcy, takiego cenzora. Są tematy, o których nie będziesz opowiadał językiem sztuki? No tak, kiedyś powiedziałem, że... Bo opowiadasz nie tylko o Śląsku, opowiadasz o wielu sprawach. Kiedyś powiedziałem, że wydaje mi się, że nie chciałbym na przykład opowiadać o pedofilii w teatrze. Mówię teraz o mnie jako reżyserze, bo to jest zbyt bolesny temat.
żeby go przemieniać w moim osobistym oczywiście przypadku na sztukę. Natomiast oczywiście widziałem parę spektakli, które ten temat poruszają i one są dla mnie bardzo bolesne. I uznaję, że ktoś chce się tym zainteresować, ale pod warunkiem, że robi to z przyczyn takich uczciwych, że nie jest to koniunkturalne. Natomiast mam z tym problem, tak? Jako tak zwany twórca, chyba tym tematem bym się nigdy nie zajął na scenie, bo uważam, że tym się powinna zająć prokuratora, a nie sztuka. Natomiast oczywiście uznaję to, że ktoś mówi o takich trudnych tematach i chce te tematy pokazywać na scenie czy w filmie. Jakby jego wola. Natomiast ja osobiście, Robert Telaczyk, miałbym z tym problem. Teatr nie powinien boleć? Jaki teatr powinien być? Powinien, tylko ja mówię o osobistym wrażeniu. Mhm. Oczywiście teatr powinien poruszać wszystkie możliwe tematy i powinien być po to, żeby widz, wychodząc z teatru, poczuł się mądrzejszy, poczuł się, nie wiem, silniejszy często, bo ten temat zostaje poruszony, taki trudny, o którym człowiek w domu nie chce mówić, a zobaczy go w teatrze i na przykład uwalnia go to w jakiś sposób i mówi o swoich traumatycznych przeżyciach. Jak najbardziej, natomiast to nie jest też kanapka u psychoanalityka, nie tylko po to jest teatr, ale po to jest teatr dla mnie na przykład osobiście, żeby przeżyć pewne wzruszenie, nie banalne, łatwe po wysłuchaniu piosenki Zenka Martyniuka, ale na przykład coś, co sprawia, że człowiek po spojrzeniu na spektakl teatralny staje się mądrzejszy i inaczej patrzy na rzeczywistość. Przynajmniej przez chwilę staje się po prostu kimś szlachetniejszym. I tak było często ze śląskimi spektaklami, już abstrahując od tego, że myśmy kopali tych Ślązaków w tyłek za przeproszeniem i próbowali ich wstrząsnąć nimi, to oni wychodząc z teatru staje się uwznośleni, bo ta zwykła gotka mowa, którą rozmawiali ze swoimi rodzicami, ze swoimi dziadkami, została podniesiona do rangi sztuki. Tak. I oni dzięki temu stawali się po prostu wyżsi o 10 centymetrów. Taką. Jestem zawsze po stronie człowieka, a nie przeciwko. Dlatego mam taki problem też z tymi tematami, o których mówiłem przed chwilą. Teatr jest taki jak jego dyrektor. Na pewno każdy z dyrektorów marzy o teatrze artystycznym, autorskim, a ty na wiele ustępstw musisz iść? Nie. To znaczy... Robisz swój teatr. Robię swój teatr, oczywiście. A każdy artysta z wysokiej półki, który się pojawia w tym teatrze, a takich było wiele ostatnio, jak Kleczewska, jak teraz Ania Augustynowicz, jak Agata Duda-Gracz, jak Jacek Głąb i tak dalej, oni proponują swoje rzeczy, swoją wrażliwość, ja kupuję, akceptuję i tak dalej. Oczywiście, tak jak mówię, muszą przejść przez ten ogień śląskości, przynajmniej w sensie takim początkowym, ale robią swój teatr. I to jest oczywiście również mój teatr, bo to ja ich zapraszam. Dlatego w tym sensie teatr jest taki jak jego dyrektor. Natomiast to jest wypadkowa wrażliwości, energii, mądrości i czasem głupoty wielu ludzi, którzy przez ten teatr się przewijają, a ja się pod tym po prostu, krótko mówiąc, muszę podpisać i tego bronić rękami i nogami. Masz jeszcze jakieś wyzwania? Musisz mieć. Ciągle mam jakieś wyzwania, natomiast ja nigdy nie miałem czegoś takiego, że sobie wyobrażałem, że nie wiem, teraz muszę zrobić Hamleta, albo teraz muszę zagrać jakąś istotną rolę u Martina Scorsese. Pewnie by było fajnie, ale nie, to jest najważniejsze. Tak jak powiedziałem na początku, dla mnie jest podróż najważniejsza, więc zawsze jeżeli pojawia się jakaś łódka, która płynie w nieznane i na pokładzie są ludzie, z którymi ja chcę płynąć, no to zawsze do tej łódki będę skakiwał bez względu na to, ile będę miał lat i czy będę w stanie dopłynąć jeszcze po prostu gdzieś, czy nie utonę w trakcie tej podróży, ale samo to przemieszczanie się z punktu A do punktu B jest najbardziej istotne, a nie to, co tam na tej wyspie znajdziemy, do której dopłyniemy.